Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 2. I wiecie co, jedziemy sobie właśnie po to, żeby zrobić sobie jedną gwiazdkę, która mi się odblokowała przez zainstalowanie tych paskudnych wlotów powietrza na dachu. Niestety w inny sposób nie potrafiłem tego osiągnąć. Jak widzieliście zresztą w poprzednim odcinku, no musiałem wizualnie podkręcić trochę ten samochód. Niespecjalnie mi się to po prostu podoba. Ok, tu robimy sobie szybko zdjątko. Yeah. Idziemy dalej. Zapisaliśmy sobie nadruk na tym. Gwiazdka następna jest gdzieś całkiem u góry. Tu natomiast mamy gościa, który prosi się o to, aby go wyprzedzić, aby go wycackać. I gonimy. No, ale powiem wam, że pozytyw jest taki, że po zainstalowaniu tego dość ciekawego spoileru z tyłu Eclipse skręca naprawdę dużo fajniej. Dużo lepiej trzyma się drogi, to jest zdecydowanie na plus. Wloty powietrza chyba będę musiał wywalić, ale to później, bo na razie przydał mi się to, aby samochód wizualnie był trochę podkręcony. Oj, jak pięknie. Oj, już nie było pięknie. Co on tam robi? Ej, zobaczcie na minimapkę, jak się obraca szybko. Cholera jasna, to było ciekawe. Ojej. Brakuje mi trochę kamerki, wiecie. Ja pisałem na tym, na Facebooku u mnie, no, że niestety ta, którą posiadam teraz, powoduje jakieś rozjeżdżanie się obrazu i tak dalej. Wekrzynie jest taka, Wekrzynie, czyli programie, którym nagrywam filmy z gier, jest taka opcja, by od razu łapać obraz z kamerki. Natomiast, no cóż, ta kamerka, którą ja posiadam, niestety nie jest zbyt dobra i po prostu powodowała różne jakieś takie dziwne wałki. No niestety, taką sobie kiedyś kupiłem do rozmów przez Skype'a, wiecie? Przez Skype'a albo tego typu programy. No ale po prostu ona się nie nadaje do nagrywania czegoś na YouTube'a. I będę musiał się zaopatrzyć w lepszą internetową lub jakąś taką, wiecie, z prawdziwego zdarzenia. No ale na razie po prostu mi na to nie stać i muszę się z tym wstrzymać. Dlatego jeszcze do jakiegoś czasu będę nagrywał filmy bez kamerki, tak aby nie psuć jakości tych filmików. A może kiedyś będę chciał do nich powrócić, a tu taki rozjechany dźwięk. Ja mówię co innego, a na proszę was, na kamerce jest pokazane, że też mówię co innego. To jest takie trochę dziwne dla mnie, no ale... Dobra, goni mnie jakiś typek. Jak go tutaj zgubić? Tu będzie ciężko, naprawdę. Tu będzie strasznie, strasznie ciężko gościa zgubić. Mam nadzieję, że tu się jakoś uda. Zobaczymy, co on zrobi, jak ja wjadę w ten taki zajazd tutaj. O! Tak. Nie udało się. Jakie on ma w ogóle wloty powietrza, Boże. Tylko trochę ładniejszy od moich. Tutaj właśnie, gdzie byłem na tym zajeździe, jest moja nieszczęsna gwiazdka. Musimy zrobić teraz tak, słuchajcie. Musimy sprawić, aby gościa obrócić. Muszę jechać za nim, żeby to zrobić. O właśnie, o coś takiego, o tak jest. Teraz tylko gaz do dechy i jedziemy, jedziemy. Może się uda, może się uda, może się uda. Słuchajcie, co się dzieje, co się dzieje. Dalej, dalej, dalej. Ej, jak on zapieprza, to jest niemożliwe, żeby tak zapieprzał. Cholera jasna, dobra. Odwracamy się, tak go nie zgubię chyba. Zobaczcie, jak on się szybko teraz będzie odwracał. No, ej, kurde. Ojej. Co on tam odwala? Ja nie chcę tam jechać. No dobra, chcę. I teraz może się uda, może się uda przy odrobinie szczęścia. Szukając szczęścia, miłości prawdziwej, a niestety nie udało mi się znowu. Ten gościu jest za dobry, tu nie ma jak go zgubić. A mój Eclipse nie ma jeszcze turbo, które wystawałoby mu z maski. No i co on zrobi? No, ha! O!
Jaki? Co? Kurde. No dobra, gonimy, trudno. Fucking shit. Czy on w ogóle jedzie? Ej, słuchajcie, się będę tu z nim bił chyba przez cały odcinek, no. Dobra, zrobimy tak. No i mam prowadzenie, ha, ha, ha. Dobra, chodź tu. Muszę cię raz na zawsze tutaj zgnoić. O, ty gnojku. Nie dasz się tak łatwo zgnoić, gnojku, co? Mam prowadzenie, ale czy na długo? No i co on zrobi? O! On ma prowadzenie! Jakim cudem! No i co zrobić? A, co zrobić? Haha, dobra, jedziemy. Nie możesz się teraz odwrócić, bo na ciebie patrzę. A jak na ciebie patrzę, to nie możesz oszukiwać. Ha. Kurde. Chora, co zrobi teraz? Pojedzie tu. O Jezus. O. Oczywiście. Boże kochany. Udało mi się go wyprzedzić. Zajęło mi to ponad 7 minut. Się nieźle nawkurzałem na niego. Kurde, jest przesadzony. Jadę. Gdzieś tam on się zabił i nagle odwraca się i jedzie dalej za mną. Kurde. Jeszcze tak szybko się odwraca, albo jedzie jakoś bokiem, nie wiem, przejeżdża przez trafiki, jak nie wiem, czołg przez płotek drewniany. Nie mogę go w ten sposób zgubić, no. W ogóle tam po prawej stronie były jakieś okrążenia ukryte, no ale nie będę teraz tego robił, musimy skupić się na tej gwiazdce. Pieprze, już nie będę się bawił w klocki Lego i na pewno... Wow. Dobra, trochę sobie tu ładniejsze ujęcie zrobimy. They gotta like that. Oh yeah. Obróćmy kamerę. No. Tak. A dajmy tak. Oh yeah. Dobra. I co teraz? Na pewno nie będziemy nikogo tutaj wyzywać na pojedynek typu Outrun. Pojedziemy sobie sprint, który jest tutaj nieopodal. I mam nadzieję, że przejdziemy na następny poziom w tym odcinku. Zostało nam jeszcze trochę czasu, więc tutaj mamy, proszę was, ciach, sprint, sobie go ciachniemy, pięknie. Okej, skończymy tu, czy to się będzie jechało w górę? W górę się będzie jechało, ej! Dobrze, startujemy. Mój Eclipse oczywiście do przodu. Jedziemy sobie, draftujemy za Mustangiem, zdobywamy nitro, wow! Super. Spadł, uwa, koleś. Bo sam mi zajechał drogę, ej. Ja się nie pchałem na niego. Ja sobie po prostu jechałem swoją trasą. To było zamierzone. Chciałem wam pokazać kolizję w tej grze. Bo w żadnym odcinku jeszcze tego tak nie pokazywałem. No a to było dosyć ciekawe. I specjalnie tak najechałem. Wiedziałem, że ten trafik tutaj wyjedzie. I w tym miejscu to się stanie, że właśnie będę na ostatnim miejscu. Dobra. Supra. Jakiś ostry zakręt. Nie pamiętam go. I już druga pozycja. Jedziemy dalej. Co to, to jakiś fokus? Czy ten Vauxhall? Draftujemy. Okej, super. Został z tyłu. Gazujemy. Ej, ale fajny ten sprint. To już nawet nie przejechałem jego połowy, wiecie? Takie jaja. Okej. Uwaga. Wow.
Tutaj jest skrót, ale on nie jest zbyt korzystny. Pojedziemy sobie naokoło. Puszczamy trochę gazu. I okej. Wow! Jak... Co on? Ha, ha, ha! Nie ze mną te numery, koleś. No dobra. Wiecie co, ukończymy sobie tego sprinta. I chyba mamy jeden wyścig... w jedne zawody URL do przejechania. Zdaje się, że to będą dwa wyścigi pod rząd. Na ostatnim poziomie chyba będziemy musieli kończyć trzy wyścigi po 4 okrążenia, albo nawet i 3 wyścigi po 5 okrążeń. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie powoli, powoli zbliżam się już do ostatniego poziomu w grze. Ale kaleczę teraz. Kurczę. Zostały mi ostatnie już zakręty, a ja się bawię w jakieś klocki Lego. Patrz tu, kole... O! Patrz tu. Dobra. Załatwiony. Ja to tak się załatwiam, bo oni, wiecie, mają jakieś zajebiste umiejętności na zakrętach. No i... wiecie, co chodzi. Poza tym to jest underground, nielegalne wyścigi. Kto tutaj by się bawił w jakieś ciekawe, fajne zagrywki? Okej. I teraz tak. Zobaczmy sobie na mapkę, co my tu mamy. Mamy dwa razy URL, musimy je sobie wykonać. Tak jest, mamy jeszcze dużo czasu, jedźmy. Zanim jednak zaczniemy robić te URL-e, warto by wszystkich tutaj wykiwać, żeby odblokować ewentualne jakieś unikalne części, no bo jak przejdziemy na wyższy poziom, to niestety z tego poziomu wszystko nam przepadnie. Więc trzeba będzie to sobie wykonać pięknie. No, jesteśmy teraz w mieście, to powinno pójść jakoś szybko. Ale zobaczymy. Chodź tu. Co on zrobił? O, skubany. A ty. O, skubany. Zobaczcie, jaki koleś. Dobry, dobry. O! Dobra. Za bardzo się patrzyłem do tyłu. No, trudno. Jeszcze go dogonimy, spokojnie. Gdzie on tam jedzie? Na autostradę? No, tam najlepiej też się ich gubi. Jak on tu pojechał? Tutaj? Tu? Zaraz będziemy go widzieć i zaraz go zaatakujemy. Pięknie. Chodź, 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 typek. Zjeżdżasz z autostrady. To niedobrze. Niedobrze dla mnie. Będziecie mi cię trudniej tutaj zgubić. Okej. I gościu, zeżrij to! Ha, 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 ha! Tak jest! Pięknie! Skończyliśmy w minutę. Minutę 12 sekund. Okej. Chwileczkę. Coś ja miałem tu sobie Dobra, jedziemy dalej. Mamy następnego gościa. Kim ty jesteś? Ty jesteś RX8. Chodź tu, RX8. A, twarda jesteś. Dobra. I robimy tak. Oh yeah, oh yeah. I robimy oh yeah. Pięknie. Jeszcze zostali tam, jacyś się widzę, kręcą. Tutaj jest ich najlepiej łapać. Zrobimy ich szybko, załatwimy i mówię wam, jedziemy. I chyba myślę, że wbijemy sobie już poziom następny. Będziemy mieli nowe rzeczy do zamontowania do samochodu. Co tym razem? To jest Audi? Dobrze mówię? Tak wygląda jak Audi. A to może być chyba Peugeot też. Nie, Audi, dobrze powiedziałem. Audi A3. Kurde. Teraz go chyba nie zgubię. A może zgubię? No, no, no i zobacz, teraz zaczyna nagle przyspieszać. O, i zobaczcie, jak przyspiesza. Na minimapkę zerknijcie tylko. Nagle, kurczę, prędkość nadświetlna. I zaczyna się tam kręcić. Nie wiadomo, co się z nim dzieje. O rany, o rany. I znowu, ojej. Cheatuchy jedne. Dobra. I co, i to wszyscy? Myślicie, że to wszyscy? Nikt się nie pojawia? No to chyba sobie... czas pojechać na wyścigi URL na lotnisku i dokończyć ten level. Myślę, że to już będzie to, chociaż sporo wyścigów pobocznych jest jeszcze dostępnych. A z tego co pamiętam, chyba trzeba ich większość ukończyć,
No ale zaryzykujemy, pojedziemy i zobaczymy. No i mamy tutaj pierwszy wyścig. Startujemy, właściwie pierwsze zawody, bo tutaj jest chyba kilka wyścigów. Zaraz zobaczymy, ile okrążeń będzie. 3 okrążenia, czyli będą aż 3 wyścigi. Taka opcja, słuchajcie. 3 okrążenia to naprawdę nie jest dużo. Myślę, że pierwszy wyścig sobie przejedziemy cały. Chyba, że on będzie gdzieś tam się jeszcze wił. Ale słuchajcie, teraz jest ciężko. Dobra, wiecie co, nie będę się bawił. Tym razem pokażę wam moje sztuczki, jak wygrywać. Wall ride'y, tak jest. Tylko je się robi w kilku miejscach. Nie wszędzie się opłaca. Ogólnie robi się je w miejscach, gdzie musimy stracić dużo prędkości, wytracić dużo prędkości i ostro skręcać, tak jak na przykład tutaj, ale tutaj jechaliśmy za wolno jeszcze. I uwaga, jedziemy, ale się spychają. Uda nam się za tym zadraftować. Uwaga, chodź tu, chodź tu. Pięknie, i patrzcie teraz. Hops. Pięknie, to się nazywa to. Dobrze, i teraz na ręcznym sobie wejdziemy troszeczkę i słabo to wyszło. Widzicie, nie wszędzie ręczny się opłaca. Właściwie mało kiedy się opłaca tak naprawdę. Powiem wam to w tajemnicy, ale tak jest. Jeszcze tylko 2 okrążenia. Tu będą aż 3 wyścigi na tym lotnisku, w tych zawodach. Ale damy sobie radę. Czego się nie robi dla... A, ten wall ride tak średnio się opłaca. No i dobra, pierwsza pozycja, pięknie. Jedziemy sobie na następny. Co to tym razem będzie? O kurczę, niespodzianka. Tym razem jesteśmy na lotnisku. Okej. Startujemy. Pierwsza pozycja. Oj, te słynne zakręty, jak ja je pamiętam. Ale je bardzo łatwo pokonać, na szczęście. I tu też zrobimy sobie wallride'a pięknego. Pięknie. Tu już lepiej przyhamować. Ależ, ojej, same 90-tki. Dramat. Zobaczcie, jaka rzeźnia. Oj, to będzie bardzo, bardzo długi wyścig. I tu już widzę, po prawej stronie, na minimapce, jeśli to widzicie, są już te ostre zakręty. I ten wyścig jest naprawdę bardzo, bardzo długi. I 3 okrążenia będą tu trochę trwały. Ale ja sobie to przyspieszę moją magiczną sztuczką. Także spokojnie. Zaraz wbijemy sobie następny level i zobaczymy, co ja tam nowego odblokuję. No i gazujemy. Kurde, tam się rozbijają z tyłu. Pięknie. Na ręcznym, bardzo ładnie. Tu też chyba co, na ręcznym. No tak średnio to wyszło. No i koniec trzeciego okrążenia. Udało mi się ukończyć na pierwszej pozycji. Jedziemy następny, jeszcze jeden, słuchajcie. Co tym razem, czy coś długiego, czy krótkiego? Zobaczymy. No teraz trochę krótszy. Także myślę, że będzie lepiej tym razem. Ojojoj, powiem wam, że w poprzednim wyścigu miałem taki problem z Peugeotem. On strasznie dobrze skręcał, wiecie? Nie wiem, czy tak jest naprawdę. W sensie, czy jak ja bym sobie go kupił, wziął i stunigował dobrze, czy też by tak mocno skręcał, ale to było aż dziwne. Jechał przy wewnętrznej i przy wewnętrznej skręcał tak ostro. Wow, co tu się podziało? Chyba też ktoś tego Peugeota nie lubi. Okej, doganiamy. Trochę podraftujemy. Chciałem je tam zramować, ale się mu nie udało. Chodź tutaj, chodź. Daj mi trochę nitra. Dobrze. Oj, przepraszam.
Zajechałeś mi drogę. Super. To już jest przedostatnie okrążenie. Jeszcze zostanie nam jedno. Okej, co tu się dzieje? Gonią mnie tam piękni kawalerowie. Ale ja się tak łatwo nie dam. I zobaczcie, mnie ten cholerny Peugeot na koniec jeszcze wyprzedził. I mówię wam, tak dziwnie jakoś skręcał. To było masakryczne. Ale i tak wygrałem. Dobrze, wygraliśmy sobie 5000 gotówki. Jakiś nowy samochód odblokowaliśmy. Ale tutaj na górze jest jeszcze jeden URL, którego trzeba skończyć. I trzeba to skończyć dzisiaj, wiecie? Bo ja chcę dzisiaj koniecznie awansować na wyższy poziom, tak żebyśmy nowy odcinek zaczęli już zupełnie świeży. O kur... Jedziemy, dobra. Boże. Dobra, ale wiecie co? Jest taka dobra wiadomość, że to będzie tylko jeden wyścig. Bo widzę, że jest 5 okrążeń. Jak jest 5 okrążeń, to jedziemy tylko jeden wyścig, nie będzie trzeba jechać tam dwóch, trzech. No i udało się ukończyć wyścig na pierwszej pozycji. Nie było łatwo. Powiem, że było bardzo trudno. O nie. Jeszcze nie awansowaliśmy na wyższy poziom. Cholera. Trzeba wykonać jednak kilka tych wyścigów pobocznych. No ale to już sobie zrobimy w następnym odcinku. Tymczasem ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną do końca. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie. Hej!